NIK? NIK stoi na straży grosza publicznego. Jest to bardzo ważna instytucja państwowa, która właśnie pilnuje dochodów i wydatków budżetowych, czyli pieniędzy wszystkich obywateli. Kontroluje działania organów państwowych i samorządowych pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Również kontroluje wszystkie instytucje państwowe, samorządowe, Narodowy Bank Polski, krótko mówiąc, państwowe osoby prawne. Kogo nie może kontrolować NIK? Czy są takie organy, do których NIK nie ma w ogóle wejścia i nikt tego nie kontroluje? Najwyższa Izba Kontroli nie kontroluje podmiotów prywatnych, czyli stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw, pod warunkiem, że te podmioty nie dysponują środkami publicznymi. Jeśli dysponują dotacjami albo innym majątkiem Skarbu Państwa, wówczas również są kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jakim organom podlega Najwyższa Izba Kontroli? Wydatki Najwyższej Izby Kontroli kontroluje Sejm, dlatego że zgodnie z ustawą Sejm wybiera prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesów. Również tutaj na wniosek prezesa mianuje marszałek Sejmu, więc krótko mówiąc Sejm dokonuje kontroli wydatków, ale oprócz tego marszałek Sejmu po zmianie ustawy może również zlecić taką kontrolę przez audytora zewnętrznego. Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby założyć taką instytucję? No, bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza dla ludzi młodych. Trzeba tutaj sięgnąć trochę do historii. Po 100 latach zaborów dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku została utworzona Najwyższa Izba Kontroli Państwa, która to nazwa funkcjonowała do 1921 roku i została zmieniona na nazwę dzisiejszą, czyli Najwyższa Izba Kontroli. Oczywiście w tej nowej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Ile osób tam pracuje? Początkowo to była skromna załoga, liczyła parę osób, ale już w 1921 roku pracowało w tej instytucji prawie 100 osób. I kolejne lata właśnie przynosiła coraz większe sukcesy, jeśli chodzi o kontrolę państwową, i się rozwijała. I w dniu dzisiejszym liczy prawie 1700 pracowników. Czy ma Pan jakieś hobby? Oczywiście, myślę, że tak jak każdy sprawny człowiek ma swoje hobby. Ja też, takim moim hobby to jest uprawianie sportu, a konkretnie karate, które zacząłem ćwiczyć od przyjścia na studia, czyli w 1974 roku. No i byłem tutaj bardzo konsekwentny i wytrwały, bo właśnie osiągnąłem mistrzowski stopień, czyli dan. To wymaga jednak bardzo dużego wysiłku i takiej dyscypliny i kształtuje charakter. I sądzę, że właśnie każdy młody człowiek powinien uprawiać sport. No ja bym radził właśnie uprawiać karate, bo najbardziej mi to odpowiada i właśnie w mojej pracy bardzo mi się to przydaje, bo mnie nauczyło właśnie odporności, dyscypliny i szacunku do innych ludzi.